4. sesję Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2013 roku. To postawili w tej obecności, stwierdzam, że na sali jest 12 radnych, a więc wystarczająca ilość radnych, aby podejmować prawomocne uchwały i wnioski. Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości będzie stanowić załącznik numer pierwszy i mniejszej uchwały. Witam serdecznie Radę, witam Pana Wójta, jego zastępcę, witam Panią Czarnik, witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, witam pracownika Biura Rady, witam sołtysów, mieszkańców oraz wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, porządek obrad oraz komplet dokumentów radni otrzymali na piśmie. I w związku z tym mam pytanie, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś inne propozycje co do proponowanego porządku obrad? Nie ma, nie widzę, dziękuję. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze chciałam nadmienić, że na posiedzeniu, wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 23 kwietnia w tym dniu właśnie wpłynęło pismo do Biura Rady i w związku z tym, że mamy jakiś czas na rozpatrzenie tego, całą tą zajęła się komisja rewizyjna, w związku z powyższym powinno to być podjęte uchwałą i taka uchwała stosowna została sporządzona. W związku z powyższym proponuję po punkcie 11 wstawić punkt 12 i każdy następny przesunąć. Czyli proponowany porządek obrad jest to punkt od punktu 1 do punktu 17. Czy wszyscy z Państwa zrozumieli? Jeżeli tak, to kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu 12 do porządku obrad? Głosujemy, bardzo proszę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty większością głosów. Chciałem zagłosować, ale podobno nie mogę. Szanowni Państwo, punkt trzeci jest to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był przedstawiony do wglądu w Biurze Rady, jak również jest dzisiaj pod listą obecności. W związku z powyższym proponuję o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Jest to sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Szkolnego Gabinetu Medycznego za rok 2012. Gościmy dzisiaj u nas pana kierownika Jarosława Krzemińskiego. Dyrektora, przepraszam. Bardzo proszę o zajęcie głosu. Ja bym poprosiła, jakby można było podać mikrofon, może będzie wtedy bardziej słychać. Dzień dobry Państwu, ponieważ jedno zdjęcie jest warte tysiąca słów, to pozwoliłem sobie przygotować taką króciutką prezentację, kilka obrazków, które obrazują naszą działalność za okres 2012 roku. Pierwsze slajdy będą dla miłośników cyferek. I kilka dalszych, które troszeczkę powiedzą o naszej firmie. Chwilę na temat struktury organizacyjnej. Proszę zauważyć, że w punkcie tutaj, tym, który wskazuje wskazówką, jest outsourcing, czyli kilka rzeczy my kupujemy na zewnątrz. Oprócz takiego typu, takiej dosyć typowej struktury organizacyjnej wewnętrznej, która się składa z lekarzy, pielęgniarek, czy widzisz, recepcjonistki, księgowej, to z zewnętrznych osób zatrudniamy takiego specjalistę do rozliczeń z NFZ-em, ponieważ sprawa jest już tak skomplikowana, że nie da się tego w prosty sposób zorganizować
za pomocą sił własnych. Kupujemy też laboratorium, ponieważ kontraktem jesteśmy zobowiązani do zakupu tych usług na zewnątrz. Tutaj podjąłem decyzję o tym, żeby z przyczyn historycznych utrzymać laboratorium w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, bo część pacjentów ma bliżej, natomiast my współpracujemy w tej sprawie z medikiem w Legionowie, który daje nam lepsze ceny, ale utrudnieniem jest osobiste docieranie pacjentów, żeby to nie miało miejsca, czy nie było takiej konieczności zawsze. W czwartki zawsze uruchomiliśmy punkt pobrań badań laboratoryjnych i wyniki tych badań odbiera, właściwie nie wyniki, tylko materiał do badań odbiera kurier. I gdzieś tam około 14 już na serwerze laboratorium są zawieszane nasze badania, my się tam logujemy i je sobie tam po prostu ściągamy. To brzmi dość prosto, ale to nie jest taka prosta technologia. Niestety, ponieważ tutaj nie sięga internet, a chciałem Państwu pokazać, jak to się technologicznie robi, no to nie pokażę, może gdzieś, gdzie będzie kiedyś internet sięgał, to się uda. I na zewnątrz mamy kupioną też utylizację odpadów medycznych. W 2012 roku ponad 14 tysięcy ilości udzielonych porad, może w ten sposób. Część porad jest udzielana oczywiście w formie takich złożonego ciągu, czy diagnostycznego, czy konieczności kontroli. Zapalenie płuc, ostrzelić, to są 2-3 porady czasami, tak tylko nie obrazuję, że akurat 14 tysięcy osobnych niezależnych porad. Udzieliliśmy, wizyt w domu było 166. Działalność pielęgniarska też dosyć rozległa, ilość zabiegów w gabinecie prawie 5 tysięcy. To są przeważnie bolesne zastrzyki, zmiany opatrunków. W ramach pielęgniarstwa środowiskowego ilość wizyt chorych 706, pomiary ciśnienia i badania EKG też tam wykonujemy w ilościach tutaj podanych. Mamy też gabinet stomatologiczny, ilość przyjętych pacjentów to jest ponad 2000, uzupełnienia protetyczne również wykonujemy u nas i tych jest 81 za 2012 rok. To jest niezłym wynikiem, bo to jest dość kosztowne zajęcie, bo tą usługę też kupujemy na zewnątrz. Ten slajd ma zobrazować jakby pewną taką łączność z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest nasze główne źródło finansowania, zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jak i stomatologii. Poprzez realizację kontraktów. Średnie miesięczne przychody w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to jest w granicach 48 tysięcy złotych. Średnio, bo to jest takie oscylacje rzędu tam około 1500 zł. Stomatologia to jest 12 tysięcy zł. Stomatologiczne procedury nie są wycenione zbyt wysoko i tutaj jakby te przychody z tego, pomimo dość dużej działalności, nie są wysokie. Największe źródło przychodów oczywiście NFZ. Tu jeszcze powinno być takie mniejsze źródło przychodów, ale takie oczywiście promilowe w relacjach do pieniędzy, które dostajemy na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia. To są badania, które pacjenci wykonują prywatnie. Tam pobieramy te pieniążki na KP. Tego jest niedużo i zaświadczenia, które nie służą celom zdrowotnym. To jest zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia i myślę, że to jest na poziomie za jedne i za drugie w granicach kilkuset złotych za zaświadczenie i kilkuset złotych za te badania. Może to przekracza 1000 zł. No nie analizowałem tego, ale gdzieś tam to będą te wartości. Najdroższą inwestycją, jaką zrealizowaliśmy, a mówię o tym w tym roku, dlatego że na początku tegoż roku wykupiliśmy samochód już z leasingu, jest naszą własnością, to jest nasz samochód służbowy Citroen C3 Picasso, który ładnie się zaprezentuje na następnych slajdach i on już jest zarejestrowany na nas, tak? Czyli leasing się skończył, samochód eksploatujemy. Największe wydatki, jak prawie wszędzie, to są płace pracowników. Na przestrzeni lat troszeczkę zmieniała się struktura pieniędzy, którą dostawaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ od prawie 2 lat pacjenci, którzy mają choroby przewlekłe w obszarze układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, są troszeczkę inaczej wyceniani, ale tylko ci, którzy się regularnie zgłaszają na wizyty, czyli pacjent, który nie przychodzi raz na 3 miesiące, wypada nam jakby z tego ciągu i nie dostajemy wtedy większej stawki kapitacyjnej, więc czasami skłaniamy pacjentów, żeby jednak zechcieli się zjawiać, co nie jest czasami rzeczą łatwą.
O tym 1000 osób to tylko jakby napomykam, dlatego że wraz ze mną do placówki przyszło tyle osób, to jest głównie to wojsko z osiedla i okolice. Co istotnie jakby wzmocniło naszą strukturę przychodów, tak? I spowodowało, że firma zaczęła wreszcie być na plusie. Nie mamy zadłużenia. Jeżeli Państwo chcieli jakieś cyferki w tym obszarze, to w bilansie jest to dostępne w urzędzie gminy. Też na samochód. To jest licznik tego samochodu. Tutaj zwracam uwagę, że przebieg pomimo 3-letniego wozu jest 10 tysięcy, troszkę ponad 10 tysięcy kilometrów, czyli jeździmy wyłącznie do pacjentów. Parę widoczków gabinetu stomatologicznego, które ze względu na oświetlenie zewnętrzne nie pokażą w pełni jego krasy, jednak udało nam się 2 lata temu wymienić cały sprzęt wewnątrz gabinetu, łącznie z nowym unitem, który kupiliśmy. No to wreszcie mamy proste papiery, ponieważ do kontraktu z NFZ-em należy jakby pokazać dokumentację techniczną również tego, że ma testy dopuszczenia i tak dalej. I ten oczywiście jako urządzenie nowe ma, jest z polskiej fabryki z Łodzi. I mamy nadzieję, że ten rysunek Henryka z Sawki nie dotyczy naszych pacjentów, albo może tylko troszkę. Nie choruje, bo mnie nie znać. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden slajd przygotowałem na koniec, ale on miał być wstępem do takiej części, którą Państwu chciałem pokazać w internecie, tak? Gdzie, w jaki sposób to my sobie te wyniki badań odbieramy, jak to wygląda, bo to jest fajny system, ale nie mamy tutaj zasięgu, więc może przy jakiejś następnej okazji. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pana. Pana w sprawozdaniu sygnowanym do Rady Gminy, zarówno za pierwsze, jak i drugie półrocze, w pozycji badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych i trzecich widnieje cyferka zera. Z czego to wynika? To wynika z tego, że dzieci się nie zgłaszają. Tak mi raportowała stomatologia. My mamy wtorek wyznaczony jako ten dzień współpracy. Prawdopodobnie będzie trzeba pochodzić do tego we współpracy ze szkołą. Spróbujemy coś zrobić. Jest to niepokojące. Znaczy, my prezentujemy gotowość, ale jesteśmy jak teatr, tak? Musi przyjść widz do tego teatru, tak? Mamy we wtorek zarezerwowane miejsca na profilaktykę. Także zapraszamy. Ja postaram się jakoś tak może z dyrektorami placówek wejść we współpracę i raczej nie wymieniać pism, bo z reguły to nie prowadzi do skutecznego działania, tylko raczej zorganizować jakieś może prelekcje, coś tam pokazać na slajdach, to obraz oddziaływuje, myślę, że nie tylko na dorosłych, ale również na dzieci. Dziękujemy bardzo. Jeszcze mam jedno pytanie. Bardzo proszę. Panie doktorze, byliśmy w szpitalu w Nędworze Mazowieckim, już jeszcze będziemy ten temat poruszali. I tam Pan takie stwierdzenie, że mają ciężką robotę z tego względu, że lekarze rodzinni spykają im wszystko w ciągu właśnie, żeby to odnieść. Nie Pana poprosi. Znaczy tak rzeczywiście jest, że odbiór może być taki, tak? My staramy się wysyłać pacjentów, jeżeli w ogóle do szpitala, to już z jakimś kompletem badań diagnostycznych, zwłaszcza że ceny mamy wynegocjowane dobre i nie mamy tutaj w związku z tym jakiegoś węża w kieszeni, czy nie ograniczamy dostępu w jakiś sposób sztuczny. Może parę osób, która ma okazję korzystać z naszych usług, może to potwierdzi, a może nie. Może tylko mam takie odczucie. Natomiast ja jakby znam sprawę z dwóch stron, ponieważ przez 20 prawie lat dyżurowałem w Nowym Dworze Mazowieckim, pracując jednocześnie na rejonie, czyli tak dr Jekyll i Mr. Hyde. Raz byłem tym, który wysyła, raz byłem tym, który nie chce przyjąć, tak? Często tak się dzieje, o tak powiem. Nie uważam, że to by było, że to pochodzi z naszego rejonu, tak? No bo wiem, jak pracuję tutaj, tak? Jaki rodzaj... Z jakim przygotowaniem pacjenta wysyłamy do badań, zresztą my akurat może mniej korzystamy z Nowego Dworu, bo z kolei znając potencjał tego szpitala,
Część osób, w stosunku do których ta hospitalizacja byłaby tylko wydłużeniem ciągu diagnostycznego z powodu braku na przykład odpowiedniego sprzętu, odpowiednich oddziałów, kierujemy od razu do placówek warszawskich. Tam mamy dobre relacje, więc nie czuję się, że tak powiem, wywołany w tej sprawie do końca do odpowiedzi. No Nasza gmina tak nie przestrowała. Nie wiem, bo może tylko na przykład była zaproszona gmina Pomiechówek i wtedy tak... Nie, ogólnie było powiedziane, tak. No, może by pokazali jakieś bardziej dokładne argumenty, można by się odnieść wtedy, a tak to jest tylko takie gdybanie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał się o coś zapytać? Nie ma chętnych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. To sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2012. Temat był omawiany na wszystkich komisjach. Jest z nami Pani Kierownik, Pani Ewa Mróz, Kierownik Biblioteki Publicznej. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie ma. To dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. To przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pomiechówek za rok 2012. Jest dziś z nami Pani Kierownik, Pani Wanda Mucha. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Temat był również omawiany w związku z powyższym. Jeżeli jakieś zapytania, bardzo proszę. Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Szanowni Państwo, jest to sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2012 rok i rozpatrzenie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu. Punkt 1. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie, ilu są przepisy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, już nie będę Pani czytała, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach przewodniczący magister Krzysztof Holec, członkowie magister Renata Sokolnicka i magister Jan Ludowski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Skład orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy, to jest zachowanie równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, w tym niezaistnienie a. przekroczenia planowanych wydatków b. nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów, przychodów c. nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu d. rozbieżności między zaangażowaniem a planem e. niezachowania relacji z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu bieżącego f. przekroczenia określonych przez organ stanowiący limitów i upoważnień do zaciągania zobowiązań brak nieprawidłowości formalnych i prawnych w tym a. niezachowania relacji z artykułu 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych b. niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania c. niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi, uchwałami zmieniającymi budżet d. niezgodności danych dotyczących subwencji na 2012 rok według stanu na 31 grudnia 2012 roku pomiędzy wykazem Ministerstwa Finansów a sprawozdaniem z dochodów budżetowych e. rażącego nieprzestrzegania klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów f. związany z realizacją planu dochodów, rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków gmin finansowanych g. związanych z realizacją planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych h.
H. Nieterminowego przekazywania uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający dokonał analizy i oceny sprawozdania wraz z objaśnieniami, biorąc pod uwagę ponadto informacje wynikające ze sprawozdań budżetowych RB i przedłożonego sprawozdania finansowego, bilansu z wykonania budżetu oraz dane wynikające z informacji o stanie mienia gminy. W świetle powyższych kryteriów i przyjętego zakresu badania, analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wykazała, co następuje. 1. Zawartość i szczegółowość sprawozdania spełnia wymogi zawarte w artykule 267 ust. 1 punkt 1 i artykuł 269 ustawy o finansach publicznych. Zachowana została przy tym korelacja danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budżetu plus informacja o stanie mienia. 2. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 27 982 638 zł 79 groszy. Dochody gminy zrealizowano 25 11 352 zł 6 groszy, co stanowi 89,38% planu. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 21 402 946 zł 52 grosze, co stanowi 97,42% planu. B. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3 608 405 zł 54 grosze, co stanowi 60% planu. 3. Stan zobowiązań według tytułu dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14 800 701 zł i 8 groszy, co stanowi 59,18% wykonanych dochodów. 4. Wydano decyzję przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa oraz dokonano zwolnień, ulg, rozłożeń na raty, odroczeń, umorzeń, obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 1 932 296 zł, co stanowi 16,77% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. 5. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 30 713 733 83,80 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 27 244 586 zł 46 groszy, co stanowi 88,70% planu. A. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 20 400 901 zł 37 groszy, co stanowi 96,93% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6 843 685 zł 9 groszy, co stanowi 70,80% planu. 5. Wynik budżetu za rok 2012 zamknął się deficytem w kwocie 2 233 234 zł 40 groszy na planowany deficyt w kwocie 2 731 135 zł 1 grosz. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody, spłata kredytów i pożyczek w wysokości 3 601 679 zł 19 groszy. 7. Uchwała budżetowa określała plan dochodów i wydatków oraz stan środków obrotowych rachunków dochodów utworzonych przy szkołach podstawowych gimnazjum. W sprawozdaniu LW34S nie stwierdzono przekroczenia wydatków na koniec okresu sprawozdawczego. 8. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. 9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego. 10. Sprawozdania złożono w terminie. W sprawozdaniu LW28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 739 671 zł 49 groszy, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków. Zobowiązania te wynikają z tytułu wynagrodzeń i uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, czyli składek ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W stosunku do zobowiązań z powyższych tytułów należy stwierdzić, że wynikają one z mocy prawa. Skład orzekający wskazuje na niskie wykonanie dochodów majątkowych. Plan wynosi 6 013 730 zł 50 groszy, zaś wykonanie 3 608 405 zł 54 grosze, co stanowi 60% wykonania. Jak wynika ze sprawozdania, spowodowane było to brakiem rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż działek w 2012 roku. Ponadto występuje niepełne wykonanie wydatków majątkowych. Plan wynosi 9 665 965 zł 78 groszy, zaś wykonanie 6 843 685 zł 9 groszy, co stanowi 70,8%. Załączonych do sprawozdania wyjaśnień wójta wynika, że związane jest z przeniesieniem wykonania dokumentacji technicznej na budowę gminnego przedszkola oraz wykonanie placów zabaw na terenie gminy do realizacji w 2013 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Podpisał przewodniczący skład orzekającego członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie magister Krzysztof Polski. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Podpunkt drugi jest to przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1 2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 stycznia 2013 roku. W sprawie opinii wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Pomiechówek na podstawie artykułu 18a ustawy 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w rozporządzeniu gminy 500 z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 270 ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dziennik ustaw nr 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna składa się z Zastępca Przewodniczącego Zarzyna Chwili, Wojewódz Zabraw Krasnodowski. Uchwala, i to następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Pomiechówek za 2014 rok. Paragraf drugi. Występuje do Rady Gminy Pomiechówek z wnioskiem o udzielenie Gminy Pomiechówek absolutorium budżetu gminy za 2012 rok. Paragraf trzeci. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf czwarty. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu. Punkt pierwszy. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Ściechanowiec celem zaopiniowania wniosku, o którym mowa w paragrafie drugim. Punkt drugi. Radzie Gminy Pomiechówek. Paragraf piąty. Uchwała w życie z dniem podjęcia. I opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek o wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pomiechówek na posiedzeniu w dniu 5 i 12 kwietnia 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Pomiechówek z wykonania budżetu gminy za 2012 roku wraz z objaśnieniami, sprawozdanie finansowe, bilans wykonania budżetu gminy Pomiechówek. Informacje o stanie mienia gminy Pomiechówek, a także wysłuchała wyjaśnień skarbnika gminy. Ponadto komisja zapoznała się z uchwałą składu zarządzającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie numer 10 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu wykonania budżetu ze stosunku do 2012 roku. Opinia ta jest pozytywna, że komisja stwierdziła, że przedstawione sprawozdanie wykonania budżetu jest zgodne z dokumentami księgowymi i odzwierciedla sytuację finansową gminy. W trakcie roku zmiany w budżecie były wykorzystywane uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami wójta. Zostały one wprowadzone prawidłowo. Uchwalony przez Radę Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację dochodów w wysokości 27 982 638 złotych 79 groszy. Dochody gminy realizowano w kwocie 25 011 352 6 groszy, co stanowi 89,38 plan. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 21 042 346 złotych 52 groszy, co stanowi 97,42% wykonania planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 608 405 54 groszy, co stanowi 60% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych było spowodowane brakiem rozstrzygnięcia przetargu nauczyciela z działek w 2012 roku. Budżet gminy po uzgodnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 4 713 770 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 27 244 056 zł. To stanowi 88,7% wykonania planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 409 001 zł. To stanowi 96,93% wykonania planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 6 843 785 zł 9 groszy, to stanowi 70,8% wykonania planu. Zgodnie z wyjaśnieniami z praktyki gminy, niepełne wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem wykonania na budowę gminnego przedszkola oraz wykonaniem spraw dawa na terenie gminy do realizacji w 2013 roku. Ze względu na wysokość transportu grupowego pod taką decyzją. Komisja stwierdziła, że komisja finansowa związana z realizacją podstawowych dochodów gminy podatki była prowadzona w kraju Polski. Więcej dalej pośrednio podatki pomocy od osób prywatnych, które najwięcej 31 grudnia 2012 roku wyniosły 4 868 077 zł. Sądy zaległości firmy Amer i Elektromobilacja Rzesza, w stosunku do której została ogłoszona upadłość i zaległości wypłata czynników przy razy pracy upadłościowej. Na zaległości z tytułu innych podatków wystawiono 238 tytułów wykonawczych na kwotę 58 077 zł. oraz 1553 upomnienia na wszystkie zaległości. Na skutek tego uzyskano kwotę 24 800 zł. Komisja uznała, że działania organu podatkowego gminy przeprowadzone są w kraju Włoszech. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14 800 708 701 zł. To stanowi 89 18 setnych. Zgodnie z wyjaśnieniami wyjaśnionych podstawy tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego podatku z pochodnymi na kwotę 758 406 zł oraz zobowiązanie środków w kwocie 17 838 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, komisja oceniła, że realizacja procesu była zgodna z planem przyjętym przez Radę Gminy. Zadania wykonano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków, kierując się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności gospodarowania finansami publicznymi, przestrzegając ustawy, prawo zamówień publicznych.
zdaniem komisji przedstawiony materiał daje przekazu do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy w 2012 roku i wystąpienia wyrazu gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium przewodniczącej gminy tego typu uczestnictwa. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Szanowni państwo, w związku z powyższym zapraszam do debaty budżetowej. No tutaj od razu chciałam właśnie uściślić, że pod punkt trzeci od razu pan przewodniczący również odczytał. Także mam już to za sobą i zapraszam do debaty budżetowej. Bardzo proszę. Kto z państwa pierwszy? Bardzo proszę. Chciałem zauważyć, że w budżecie na rok 2015 w ciągu lat kolejnych zadań nie znalazł się żadnych wniosków, które są do budżetu gminy. W związku z tym chciałem moje małe rozczarowanie wyrazić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z państwa. Naprawdę nie chcę nikt zabrać głosu. Bardzo proszę. Prosimy. Wszyscy jak się rozwija nasza gmina, nie budujemy to za dużo. Przyszłanie na przygotowana hala stosowana do się budują. Przedszkole będzie niedługo budowane. Także tutaj taki progres do przodu widać. Dużo rzeczy się dzieje. Tylko po raz kolejny powtarzam, trochę żałuję, że mnie wreszcie, które składa się z ucisk, bo nie są do budżetu umieszczane. Bardzo proszę, pani Rada Nowakowska. Chciałam powiedzieć, że jednak wykonanie tego budżetu za 2012 rok, mimo tego, że dochody były zmniejszone o 2,5 miliona, to jednak ten budżet wykonany według mnie bardzo dobrze, bo po pierwsze grunty zostały jeszcze, mamy możliwość sprzedawania już w tym roku, w latach następnych. Natomiast inwestycji wiele wykonano w zeszłym roku, bo budowa w ubiegłym roku poszła dosyć sprawnie. Pierwszy raz mieliśmy fundusz sołecki, który został wykorzystany w 100%, więc w każdej wsi niewielkie inwestycje, ale zostały wykonane. Drogi zwalniające w kolejki. Właśnie w tej chwili mówię o funduszu. Także ja uważam, że dobrze by było, żeby w latach następnych takie wyniki w budżecie były, bo przed nami przecież dosyć duże zobowiązanie, jak budowa przedszkola, więc tamten rok nie da pan proszę. Dziękujemy bardzo. Kto z państwa jeszcze? Radny pana? Nie mam wniosków powyższych. Pan Wójt? Tak? Dobrze. Szanowni państwo, w związku z powyższym, jeżeli debata została zakończona. W związku z powyższym przechodzimy do punktu 8, do punktu 5, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. W związku z powyższym ja odczytam uchwałę. Bardzo proszę. Uchwała nr 24/193/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2012 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest radnych za przyjęciem uchwały? Głosujemy, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 24/193/2012
przepraszam, uchwała nr 25/194/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok. Podstawa prawna: po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Ciechanowie, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Panie wójcie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium za rok 2012. Nie ukrywam, że jest to miła chwila, która świadczy o tym, że w gminie Pomiechówek jest duża odpowiedzialność, świadomość działań, które w ostatnich latach realizujemy. Jest to zasługa moja, ale również i Rady Gminy. Zgodne i wspólne działanie tych dwóch organów przyczynia się do tego, że po prostu gmina się zmienia, to widać praktycznie w każdym miejscu naszej gminy. Myślę, że dzisiaj nie trzeba wiele mówić o liczbach, bo praktycznie przez cały rok omawialiśmy inwestycje i wszelkie zagadnienia i myślę, że dzisiejsza dyskusja świadczy o tym, że jest pełne zrozumienie, że gmina Pomiechówek się rozwija, te prawie 7 milionów po stronie inwestycyjnej to efekt polityki gminy proinwestycyjnej, którą od kilku lat realizujemy i patrząc dzisiaj na te radosne twarze na tej sali, naprawdę czuję dumę i satysfakcję, że te kilka lat to dobra droga dla gminy Pomiechówek i jeszcze raz dziękuję za to wsparcie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok. Proszę Państwa, zmiany te były omawiane na posiedzeniu, na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Jakieś pytania, bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań? Nie, no jest. Bardzo proszę. Tak też myślałam, Pani Andrzej. Sołtysi by mi nie wybaczyli, gdyby się była prośba tylko, a nie to, że miał wyjąć. To jest co innego Państwu. Jeden punkt, bo to podejrzewam, że znaczy na komisji nie wszyscy byli radni, nie wszystkie komisje były rewizyjne, nie byli. Były poruszane sprawy i mieliśmy zastrzeżenia tam do punktu. Ja mam jedno, które zgłaszałem wtedy na komisji, zgłaszam teraz jako wniosek. Chodzi o wystąpienie szpitala, dofinansowanie i były dwa wskazane punkty na pokrycie ich potrzeb. To jeden jako plantki, drugi tam wnętrze do apteki. I tak jak było powiedziane, byliśmy z osób, które się zapisały na wizytę, znaczy nie na wizytę, tylko na wizytę gościnną, robimy to w ten sposób w szpitalu. Było nas dużo więcej, pojechało w sobie troje, nieważne, w takim układzie liczba reprezentacji. Powiem tak, ja do tej pory na spotkaniach w starostwie mocno krytykowałem działalność szpitala, z tego względu, że ocena wśród społeczeństwa tego szpitala nie ma najlepsza. Powiem tak, kiedy zaprezentowano nam dokonania szpitala, to trzeba chylić głowę, zrobiono bardzo wiele. I naprawdę ten szpital się zmienia, przynajmniej jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną. Na temat medyczny się nie będę wypowiadał, bo nie znam się na tym. Ale powiem tak, zrobiło nam się troszeczkę nie bardzo, kiedy przychodziliśmy przez szpital i wskazywano, to kupiła ta gmina, to kupiła ta gmina, to kupiła ta gmina, to kupiła ta gmina, nawet takie gminy, które nie leżą na terenie powiatu nowodworskiego, jak Wielisze. I kiedy później w rozmowach z dyrekcją, obydwaj dyrektorzy zajęli się nami, co też było sympatyczne, mieli czas i ta informacja była dobłędna, kiedy padło, no bo musiało paść, że od 2008 roku jako jedyna gmina nie świadczymy nic na teren
na szpital, z którego nasi mieszkańcy stąd nie chcą korzystają. A w trakcie wizyty, gdzie robiliśmy, byliśmy jeszcze na obchodzie tego szpitala, znaczy nie na obchodzie lekarskim, tylko na obchodzie taki zwiedzający szpital, to wiele osób z gminy Pomiechówek tam się znalazło. I powiem tak, że raz na jakiś czas, kwota 35 czy 300, w tej chwili chodzi o 35 tysięcy, konkretnie chodzi o lampkę, która służy do operacji. Mają możliwość zakupu czegoś, co kosztuje ponad 60 tysięcy, z powystawową za 30 parę, sprawną i tak dalej. Znaczy, która spełnia wszystkie wymogi w ocenie lekarskim, jest bardzo dobra. No i uważam, że przy tym, jak my dzielimy w tej chwili, bo zmiana w budżecie polega też na wprowadzeniu dodatkowych środków w kwocie 1 300 000 z odzyskanego VAT-u. Kota, że są pieniądze, to nie jest tak, że ich nie ma. I tutaj różne dziwne pomysły są w tych zapisach realizowane, do których się raz nie będę odnosił, mówię inni koledzy. I powiem tak, że te 35 tysięcy przy tym, co zawsze podkreślamy, milionowych kwotach spływających tutaj do nas na teren gminy, dzięki oczywiście staraniom pana wójta i jego urzędu. To nie ulega wątpliwości. I pan wójt doskonale wie, że bo chwalę po okolicy na każdym odpuście niemalże też. Więc generalnie chodzi o taką drobnostkę. Drobnostkę. I o tą drobnostkę występowałem na sesji, o tą drobnostkę występuję teraz i stawiam wniosek, jeżeli padną inne wnioski od kolegów radnych, żeby zrezygnować może z jakichś zakupów bądź wydatków, środki się znajdą. Póki co dziękuję. Czyli mam rozumieć, że pan Andrzej Lenar stawia formalny wniosek, tak? Tak. A mogę jeszcze raz poprosić o treść tego formalnego wniosku? 35 tysięcy na szpital, na zakup lampy do sali operacyjnej. Ona tam prawdopodobnie ma jakąś swoją nazwę, ale nie chcę się... Panie Andrzeju, a mógłby pan wskazać, skąd te środki przenieść? Droga pani przewodnicząca, gdyby pani słuchała mojej wypowiedzi, powiedziałem tak, że za chwilę może się znajdą głosy, które będą z czegoś zrezygnujemy. Jeżeli takich głosów nie będę, wskazał. Dobrze. Dziękuję za wyjaśnienie. W związku z powyższym przyjdziemy do przegłosowania wniosku. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma w tej kwestii też jakieś pytania? Szanowni Państwo, Panie Andrzeju, bo jednak prosilibyśmy, żeby Pan wskazał źródło tych 35 tysięcy, skąd mamy przenieść, bo jednak, jak słyszymy, to radni nie wskazują tego, to prosimy Pana Andrzeja. Jest proszę tak. Zrezygnować z zakupu trzech ostatnich pozycji wymienionych, czyli z zakupów inwestycyjnych pod tytułem. Pierwszy, zakup rozsiewacza, zakup walca i zakup nawety. Bo ja nie mam tego wykazu, to te trzy inwestycje tylko 35 tysięcy kosztują? Znaczy oszczędności w gminie robi dużo większe. Rozsiewa 65, walec 60 i zakup lampy 25. Szło się 150 tysięcy, chcę zaoszczędzić w tej chwili, żeby nie zmarnowało się te pieniądze przez takie zakupy. Czyli pan Andrzej proponuje w ogóle zdjęcie tych trzech inwestycji i tą kwotę 35 tysięcy przeznaczyć na lampę, a pozostałe po prostu nie będą... W rezerwie, zawsze się przydadzą. Proszę bardzo, pani Rada Cieślińska. Ja osobiście uważam, że absolutnie te trzy pozycje można dostać, bo gminy rozsiewacze są drogi między innymi nasze za przyszły rok. I planujemy, że własnym sprzętem, zarówno tylko masę litowiczną, będziemy te drogi robić. Że wszystkie te drogi, które są utwardzone, przez chociażby nawet przez te nasze pieniążki pochodzące z naszych poszczególnych wiosek, planujemy zasmartować te drogi. A to się wiąże z tym, że musimy tutaj mieć. Bo zadając rozsiewa, musimy mieć i walec. Bo zadając walec, musimy mieć i nawet, której nie mamy. Jakby te zakupy są z sobą ściśle powiązane. Ja absolutnie jestem przeciwko, chodzę do takiej pozycji. A jeśli chodzi o szpital, to w tym teraz chcemy przeznaczyć tam
5000 zł. Jeśli będą rozstrzygnięte, a myślę, że w najwyższym razie będą rozstrzygnięte poważniejsze przetargi, to myślę, że jakieś pieniądze będzie. I nikt nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w następnym podziale finansowym znów znaleźli jakieś pieniądze na to, żeby dać jako dotację znowu do szpitala. Tak jest przynajmniej nasza propozycja w Komisji Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja bym zaproponował, jeśli nie, bo ja jestem całkowicie za, tutaj kuchę z tym pana Andrzeja, bo byłem na tej wyjeździe szpitali faktycznie, tak jak tu przedmówca mówił, faktycznie warto, no naprawdę robi wrażenie to, co to pana Andrzeja w szpitalu i warto było ten szpital wesprzeć. Tym bardziej, że od lat kilku nasza gmina, no tak jak tu pan mówi, nic do tego szpitala nie wniosła, na przykład tych pieniążków. I ja proponowałem jeszcze inną możliwość, jeśli nie taką, jaką tu mój przedmówca zaproponował, to być może w ten sposób. Na tej liście z tych rozdysponowanych pieniążków jest ponad 10 pozycji, gdzie zwiększaliśmy te nakłady, które są ponad 20 tysięcy złotych. Zapewne to są sumy takie już górką robione, żeby tam przypadkiem coś nie zbrakło. I proponowałem, że jeśli nie w ten sposób, to może w ten sposób, że z tych większych pozycji wyginiły po 1,5-2 tysiące i znajdą się te pieniądze na zakup programu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szyjski. Proszę Państwa, to o zakupie rozciłacza masy asfaltowej, zakupie walca drogowego i zakupie lawetu, który będzie pewnie woził ten rozciłacz albo te walce drogowe. Mówimy o budowie dróg. Chciałem zapytać, ile kilometrów dróg mamy przygotowanych pod asfaltowanie w tym momencie? Ile tych dróg jest przygotowanych? Te sołtysi są, pewnie wiedzą na ich terenach. Ile tych dróg jest przygotowanych pod położeniem asfaltowym? Wszystkie te grzane i pan interesuje. No, nie, to jest 400 metrów przy 3 kilometrach. Co ten rozcięłaś będzie, że tak powiem, przed asfaltem rozcięła? Ile tych dróg wsiadamy do zastawowania? Szanowni Państwo, wydaje mi się, że rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. Ostatnie kilka lat to jest konsekwentne przygotowywanie podbudów na drogach gruntowych. Większość dróg w tej chwili mamy przygotowane do tego stopnia, że praktycznie warstwa wyrównująca pod asfalt i nakładki. I wydawało mi się, że to jest przynajmniej w tym gronie oczywiste, bo ja tu mogę odnożyć przykłady, no, Sołtys Orzechowa tutaj kiwa głową, nawet sam tutaj wspomagał nas i jeździł na walce i dokładnie wie, jak to wygląda w poszczególnej miejscowości, więc trochę jestem zaskoczony pytaniem. Większość tych dróg jest przygotowanych i głośno o tym mówiliśmy od kilku lat, że następnym etapem po zakupie sprzętów typu koparko, ładowarki, lawety czy równiarki czy samochodu jest uzbrojenie w sprzęt zakład komunalny, który będzie już kompletnie te drogi budował. Jeżeli chodzi o poprzedni rok, wykonaliśmy znaczny zakres z kostki brukowej. Był to pierwszy etap, w którym udało się te inwestycje zrealizować przez zakład komunalny. I wydaje mi się, że to jest oczywisty kierunek, który obraliśmy, więc tak brzmi nasza odpowiedź. Wiedzę mamy i oczywiście możemy nią dysponować. Zatem inne pytanie jest, gdzie nie masz tych środków przyznanych w zakupu masy, bo tutaj tego nie ma. Szanowni Państwo, inwestycje w budżecie na ten rok to są drogi w Czarnowie, w Kikołach i w Wójtowstwie, drogi gminne, które planujemy realizować właśnie tym sprzętem. To jest pierwszy etap i następne inwestycje również, więc pierwszy etap to jest to, co mamy w budżecie na rok 2013. 766 061,79 zł. To jest pierwsza pozycja, myślę, że dosyć znaczna. I następne drogi właśnie, które są przygotowane pod nakładki asfaltowe, przede wszystkim na terenach wiejskich, są planowane
wykonaniu właśnie tym zakupionym sprzętem. Jeżeli trzeba, to w każdej miejscowości takie drogi, po kilka kilometrów jest w każdej miejscowości przygotowanych. Myślę, że nawet jeżeli jest Wydział Inwestycji, to nie chodzi o to, żeby dzisiaj jakieś liczby podawać, bo przygotujemy odpowiedni załącznik, który to precyzyjnie określi, ale jest to kilkanaście kilometrów dróg na terenie całej gminy. Jest to taki ostatni etap, jakby jeżeli chodzi o inwestycje asfaltowe, czyli te, które zostały przez kilka lat przygotowane. Szanowni Państwo, wiadomo, że jest to kilkanaście kilometrów. Ja mogę tu liczbami podawać. No, są drogi, które w tej chwili są przygotowane. Może to być 10 kilometrów, 20, no to możemy zrobić wykaz, ale za chwilę gmina się rozwija, powstają nowe osiedla i tych dróg może być kolejne 50 kilometrów, więc no, pytanie no, możemy odpowiedzieć w ten sposób. Tak? No, wystarczy przejechać każdą miejscowość, tylko po kilometrze wziąć w danej miejscowości, to mamy 25 kilometrów. W Stanisławowie akurat główne drogi zostały wykonane już z dofinansowania z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. Została wykonana kanalizacja, był wodociąg, więc tych inwestycji było naprawdę wiele. Szkoda, że pan radny nie dostrzega, no ale dobrze, że widzą mieszkańcy. Wystarczy przejechać się przez Stanisławowo i naprawdę widać, że ta miejscowość zmieniła swoje oblicze. Oczywiście jeszcze wiele jest do zrobienia. Stanisławowo, Nowy Modlin to miejscowości, które graniczą z lotniskiem Modlin i rozwój na pewno i firm, i działalności gospodarczej będzie bardzo intensywny w tych miejscowościach i tych dróg może powstać bardzo wiele. Za chwilę będzie plan przestrzenny Stanisławowa i Modlina zatwierdzany przez Radę, więc wielkie perspektywy przed tymi miejscowościami. Przypomnę o przejęciu oczyszczalni ścieków ze spółdzielni mieszkaniowej w Modlinie. Jest to między innymi inwestycja przygotowywana do działalności gospodarczej, żeby między innymi firmy mogły podłączyć się tam do kanalizacji, więc jest czytelna polityka, jeżeli chodzi o rozwój również sieci kanalizacyjnej. Dziękuję bardzo. Pan, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, na komisji ostatniej wspólnej był taki trochę zapalny punkt, wprowadzone było 15 tysięcy na wykonanie projektu technicznego na pompy ciepła. Te pompy ciepła miałyby funkcjonować w nowo budowanym przedszkolu, na hali sportowej szkole. I z tego co wiem, to nie będzie podstawowym źródłem ogrzewania, tylko takim pomocniczym. Teraz też w związku z tym miałbym takie pytania. Czy jak budowaliśmy kilka lat temu, też na hale z nowym obiektem, prawda, dlaczego wtedy nie było pomysłu, żeby wykorzystać właśnie takich pomp ciepła, tylko zrobił się on dopiero teraz? Przecież wiadomo jest, że z tym się będą wiązać koszty i to na pewno nie mało, bo trzeba będzie wymieniać grzejniki i całą instalację grzewczą. Poza tym w projekcie przedszkola będzie jest kocioł gazowy, prawda? To dodatkowo trzeba będzie kupić jeszcze kocioł gazowy, znów dodatkowe koszty. Teraz, czy my mamy wiedzę w ogóle, wchodząc w te pompy ciepła, czy one, powiedzmy sobie, będą wymagały jakiegoś dodatkowego, powiedzmy sobie, krzawek, czy to rozumie, czy to by funkcjonowały sprawnie, żeby były w stanie ograć tak wielkie powierzchnie, przy niskich temperaturach, jakie u nas bywają. Czy mamy wiedzę na ten temat, czy kontaktowaliśmy się może z kimś, kto ma wiedzę, jeśli nie myślę, jak takie urządzenia sprawdzają się w obiektach użyteczności publicznej o znacznej powierzchni, tak jak tutaj, bo to będzie na pewno kilka centymetrów powierzchnia przy tych wszystkich obiektach. I czy te kolektory, znaczy, czy te pompy będą również tylko do ogrzewania pomieszczeń, czy będą również mogły nam dać wodę, ciepłą wodę użytkową?
i właśnie moje pytanie, no nie wiem, ja tutaj kilka pytań zadawałem, ale takie moje kurcze główne pytania to jest, takie, no chyba, czy faktycznie stać nas jako gminę na wejście w takie coś jak te pompy ciekła, czy to nie tak jak zbytnio rzutność, bo z tym zarazem będą się wiązać na następne wydatki. Czyli te koszty będziemy w stanie podnieść. No będziemy sobie przecież przesunięcia, szukać gdzieś pieniędzy, będzie brakowało na następne inwestycje. Czy jesteśmy zorientowani, czy w naszym przypadku, czy te pompy na pewno sprawdzą, ile to będzie nas kosztowało? To znamy jakiś przybliżony koszt za punkt montażu. Chciałbym się przecież nie zrozumieć. Szanowni Państwo, tutaj spróbuję jak najszczegółowiej odpowiedzieć na to pytanie i trochę zmienić ten obraz, który przedstawił Pan Radny, bo myślę, że rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Te pompy mają wprowadzić oszczędność w zużyciu energii, a nie podnoszenia kosztów. I jak najbardziej zastosowanie podstawowego źródła zasilania, na przykład gazu, bo taki posiadamy, i uzupełnienie pompami ciepła, jak najbardziej jest to racjonalne i zasadne. Przy przedszkolu wyliczeń projektowych będzie to około 50% oszczędności. A z tego tytułu, że pojawiły się możliwości dofinansowania obiektów pasywnych, czyli widzimy, że i szkoła podstawowa, i gimnazjum, i hala, i przedszkole to największe obiekty użyteczności publicznej tutaj w centrum, więc wydaje się logicznym i zasadnym, żeby te olbrzymie obiekty po prostu scalić pod względem dostosowania pompy ciepła. Są do tego dogodne warunki i przy projektowaniu przedszkola jest możliwość, żeby doprojektować jeszcze dodatkowo te pompy na hale i szkoły, i wydaje się to rozwiązanie optymalne. Więc trochę to pytanie jest, rozumiem, wynikające jakby z troski, ale rozwiewam te obawy. Raz, że będziemy mieli oszczędność w utrzymaniu tych obiektów. Jeżeli chodzi o szkołę, to te instalacje tak wymagają remontu, więc myślę, że to jest doskonała okazja, żeby te rozwiązanie zastosować. Jeżeli chodzi o rozwiązania projektowe, podałem to w przedszkolu, czyli tutaj około 50%, żeby osiągnąć współczynniki, które zaprojektowaliśmy w tym przedszkolu, czyli 15 kWh na metr kwadratowy, żeby osiągnąć te parametry, to można je osiągnąć dzięki zastosowaniu pomp ciepła. A chyba nie muszę nikogo przekonywać, że warto zmniejszyć koszty za ogrzewanie w hali i w szkole, czy może za kilka lat zastosujemy fotowoltaikę i prąd, który zużywają pompy ciepła, również będziemy czerpać z energii słonecznej. Więc wydaje mi się, że oczywisty kierunek, zresztą widać, że ostatnie lata to kierunek na energooszczędność, pojawiają się nowe programy. Dlaczego teraz? Bo pojawiło się dofinansowanie 70% na obiekty pasywne w formie pożyczki umarzalnej po 3 latach, jeżeli te współczynniki zamierzone osiągniemy, więc wydaje się to bardzo ciekawą, atrakcyjną ofertą dofinansowania i chcielibyśmy z niej skorzystać. Żeby to projektowanie było kompletne, jest przedszkole, zaprojektowaliśmy wszystko wokół, placy zabaw, zagospodarowanie terenu i również patrzymy na energooszczędność, żeby obiekty tutaj sąsiednie, jeżeli jest taka możliwość, żeby również objąć tym projektem energooszczędnym. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja to jest dobre, to będzie oszczędność na pewno, tylko no, czy to będzie 50%, to nie wiem, czy będzie 50%, ale jakby było nawet 30, to warto. Tylko ja mam takie pytanie właśnie, no, czy nas stać, czy mamy jakąś konkretną wiedzę na temat tych form, jaki rodzaj tych form będzie nas używany, jakie to będą pewne rozwiązania. Na przykład projekt przedszkola jest zorientowany na ogrzewanie gazowe, to już są dodatkowe koszty. I powiedzmy sobie, tak jak instalacja w tych budynkach, które stoją, to są dodatkowe, to nie ma koszty, więc ja się pytam, czy gmina to mówi. Skąd się teraz nie wziął zamysł na przykład, że tak właśnie było. Pan tłumaczy, że no, trafił, teraz można to zyskać do finansów. Nie wiem, czy może moglibyśmy to zrobić za kilka, a stać teraz, to będzie zobaczyć.
Ja myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie i pozwólcie Państwo, że nie będę już rozszerzał swojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania wniosku pana Andrzeja Lenarda. I proszę Państwa, jeszcze woli tutaj wyjaśnienia chciałam nadmienić, że w tych zmianach budżetowych jest przewidywana kwota na szpital, jest to kwota 5000, także żeby nie było, że myślę, że cała Rada tutaj jak najbardziej jest za tym, ale na pewno w najbliższym czasie, na najbliższych sesjach też będziemy rozważać tutaj jeszcze dodanie tych pieniążków, także większą pomoc tutaj udzielić. Bardzo proszę, panie Andrzeju. Znaczy ja tylko woli wyjaśnienia, żeby zakroć temat, bo wiadomo, że już patrząc o słowa pani Teresy Ciesińskiej już się sprawa przesądzona, ale to żebyśmy wiedzieli jedną rzecz. Powiem tak, że jeżeli się mówi o tym, że z następnych pieniędzy damy na lampę, to powiem tak, że po cholerę ta lampa za 2 miesiące oni sobie kupią, przecież nie będą stali w operacji, bo przewożymy, bo nie ma lampy, prawda? Oni ten zakup w jakiś sposób dokonają, bo są pod sytuacji takiej, że muszą funkcjonować. Chodziło o to, że teraz jest fajny moment po prostu. Kupujemy, lampa służy nam, naszym mieszkańcom, mieszkańcom całego powiatu. To jest fajne wejście. Nie, no to 5 tysięcy też ich zadowoli, bo sobie 2 biurka kupią czy cokolwiek, żebyśmy po prostu rozumieli. W tej chwili jest dobry moment. Wolą rady nie. No to nie no. Tylko żebyśmy mieli pełną świadomość, że to, co pani Teresa tutaj bardzo ładnie powiedziała, będą następne pieniądze z oszczędności, prawda? I wtedy kupimy. Co kupimy? Lampę? Nie kupimy lampę, będą jedną. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania wniosku pana Andrzeja Lenarda. Tam wskazana jest kwota, wskazane są środki. W związku z powyższym głosujemy. Kto z Państwa jest za wnioskiem pana Andrzeja Lenarda? Przynajmniej jeden. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek został odrzucony. Szanowni Państwo, są jeszcze pewne zmiany w budżecie i tutaj chciałabym pani skarbnik udzielić głosu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, poinformować o tym, że w tym czasie, kiedy Państwo otrzymali ode mnie materiały, byłam zmuszona wprowadzić zmiany w budżecie zarządzania pana burmistrza. Dlatego, że był to taki okres bardzo pilny, bo musieliśmy wypłacić podatek akcyzowy dla rolników. I w związku z tym, że przyszły pieniądze i termin wykonania po prostu pieniędzy, rozliczenia tych pieniędzy jest do końca kwietnia i zmuszona była wprowadzić do planu dotację w kwocie 79 661 zł i 22 grosze i taką samą kwotę po wydatkach na złoty podatku akcyzowego dla rolnika. I w związku z tym w tej uchwale, którą Państwo tutaj macie w tej propozycji, zmienią się po prostu dochody ogółem. Czy dochody, te, które pozycje zwiększane i zmniejszane się nie zmieniają, czy te propozycje, które są podziału pieniędzy się nie zmieniają, ale jak będzie Pani Przewodnicząca czytała uchwałę, będziecie Państwo mieli dochody ogółem większe o kwotę 79 661 zł i tak samo dochody, wydatki o taką samą kwotę. To tylko to chciałam Państwu powiedzieć. I tak samo będzie w uchwale tej wieloletniej prognozy finansowej, czyli tekst się nie zmieni, natomiast w załączniku będą dochody i wydatki większe. Dziękuję. Woli wyjaśnienia, czyli jak będę czytała uchwałę, to ja mam poprawną uchwałę z poprawnymi kwotami. Kto z Państwa ma jakieś jeszcze pytania co do zmian budżetowych? Znaczy tak, no to poprosimy tę uchwałę do wszystkich radnych. Przełożyć sesję. Może ja po prostu powiem o tych pozycjach, bo proszę Państwa, to jest tyle materiału na nowo, a to nie jest jakaś kwota istotna. Ja Państwu powiem, jak pozycja się zwiększyła o ile. I proszę sobie tu popisy może Państwu zmieniać. Tak uważam, bo to jest... Po można sobie dodać i... Same poszczególne paragrafy w tej propozycjach się kompletnie nie zmieniły, bo zmieniły się dochody ogółe i wydatki ogółe. Są większe o te zarządzenie, które było wprowadzone wcześniej w międzyczasie, kiedy Państwo otrzymali materiały.
Które to są paragrafy? Więc proszę pana, więc paragraf pierwszy, dochody po zmianie wynoszą, proszę sobie wpisać, 37 189 99 złotych 43 grosze po zmianie. I dochody bieżące w kwocie 25 602 141 złotych 13 groszy. To jest ta zmiana. I teraz wydatki, paragraf drugi. Wydatki po zmianie wynoszą 35 483 641 złotych 7 groszy i wydatki bieżące, to zarządzenie dotyczyło wydatków bieżących, w kwocie 21 895 642 złotych 25 groszy. Pozostałe pozycje się nie zmieniają i jak Państwo weźmiecie załącznik 1 i załącznik 2, zmienią się też tylko te ogólne kwoty na koniec. I to jest cała zmiana. Natomiast te zmiany, które dotyczą po prostu tej uchwały, czyli te poszczególne zwiększenia i zmniejszenia się kompletnie nic nie zmienia. Z tym, że polega to na tym, że bestia po prostu robi ją narastająco, a że w związku z tym musiała wprowadzić zarządzenie, to po prostu ona dodaje do tego zarządzenia, które i po prostu o tyle został zwiększony budżet, po prostu niedochodowy źle było. Dziękuję bardzo. Proszę. To jeszcze jedno pytanie na inny temat. Ja przy każdej okazji na sesji, na komisjach pytam zawsze o parę złotych z wydłużeniem 3-5 tysięcy na wykonanie dokumentacji, zacznijmy od tego na wykonanie dokumentacji na tą łatkę w czarnym punkcie. Zawsze no, odpychane jest to na dalszy plan, na kiedyś, na później, więc no, ja pytam zawsze przy okazji i będę pytał, bo naprawdę mi na tym zależy. To jest naprawdę miejsce, które jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników tego odcinka drogi. I w tym programie, w tym budżecie, ani w WPS-ie nie widzę takiej pozycji. Nakładki, jak Orzechowie, pieniążki są do dokumentacji i bardzo dobrze, bo też jest potrzebne, ale na tą kładkę w Pikołach nie ma. Mam też właśnie takie pytanie, czy znajdą się pieniądze na tą kładkę? To nie są wielkie pieniądze, bo w skali budżetu gminy to jest 1/10, tam jest nawet mniej procenta, żeby wykonać tą kładkę w dokumentacji. Znaczy do dokumentacji. Więc mam takie pytanie, czy w tym roku znajdą się te pieniążki w budżecie, czy w ogóle będzie to wprowadzone do WPS-u? Panie Wójcie, czy pan się uczestniczy, proszę. Szanowni Państwo, ten temat już był kilkakrotnie omawiany, tak jak wspomniał pan radny. Prowadzimy tutaj rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Przypomnę, że zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja. Stanowisko jest czytelne, że jeżeli chodzi ze środki z Generalnej Dyrekcji, to takich Generalna Dyrekcja nie posiada. I jeżeli chcielibyśmy wykonywać taką inwestycję w drodze środków gminnych, przypomnę, że jeżeli chodzi o drogę krajową, to mamy taką przebudowę w Orzechowie przy Kablicy i w centrum miejscowości. Tam pewne prace już zostały wykonane przez mieszkańców. Trwa procedura w tej chwili przygotowania projektu. A tutaj Kikoły jest to jednak bardzo duża inwestycja. To nie jest kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. To jest duża parowa, która no, będzie wymagała i dużego obiektu przepustowego. Tam jest dosyć duży ciek wodny. I prowadzimy analizy, bo podjęcie decyzji będzie skutkowało no, jednak z dużą inwestycją, w szczególności, że mamy też nieuregulowaną kwestię na drodze powiatowej, gdzie jest sieć gazowa, praktycznie ten problem też pan radny zgłaszał, jest dla nas bardzo istotny i procedujemy, żeby odpowiednie instytucje, czyli inspektor nadzoru budowlanego i starosta nowodworski tą kwestię rozwiązały, bo również w tamtym miejscu jest możliwość przeprowadzenia tego ruchu, separacji ruchu pieszo-rowerowego, więc temat jak najbardziej istotny w tych dwóch miejscach, tylko wymaga to analiz, bo myślę, że to będzie inwestycja, która będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. W szczególności, że Generalna Dyrekcja wyznacza pewne wymogi techniczne, jeżeli chodzi o spływ wody z drogi gruntowej. Rozmowy z dyrekcją są bardzo trudne i nie ma jednoznaczności co do kierunku, jak wykonać tą inwestycję. Więc proszę tu być w kontakcie z moim zastępcą, który te rozmowy prowadzi. I myślę, że w najbliższym czasie zapadnie już ostateczna decyzja, więc
prosiłbym o jeszcze troszkę cierpliwości i ostatecznie zdecydujemy co do tej inwestycji, bo temat jest naprawdę trudny. Panie wójcie, no cierpliwość, nie wiem, no, jeszcze mam trochę cierpliwości, ale ja wiem, że inwestycja będzie kosztowała, bo to jest poważna inwestycja, jaką wspomniałem, ale nie chodzi o to, że zacznijmy od czego? Zacznijmy od dokumentacji, czyli 3-5 tysięcy na to. Ale żeby tą dokumentację wykonać, muszą być odpowiednie porozumienia z Generalną Dyrekcją o finansowaniu tej inwestycji i tak jak powiedziałem, trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją, bo musi być stosowne porozumienie, jeżeli chodzi nawet o finansowanie dokumentacji projektowej. Czy ktoś z Państwa jeszcze co do zmian budżetowych? Nie widzę, dziękuję bardzo. Zaczytam uchwałę. Uchwała nr 25/195/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013, podstawa prawna, paragraf 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy w kwocie 1 285 762 zł, a zmniejszyć dochody budżetu gminy w kwocie 269 248 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 37 189 095 zł 43 grosze, w tym dochody bieżące w kwocie 25 602 141 zł 13 groszy, dochody majątkowe w kwocie 11 586 954 zł 30 groszy. Paragraf drugi. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w kwocie 1 043 014 zł, a zmniejszyć w kwocie 26 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 35 483 641 zł 7 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 21 895 642 zł 25 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 13 587 998 zł 82 groszy. Paragraf trzeci. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Proszę Państwa, punkt 9 jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pomiechówek. Również dotyczy punktu 8. W związku z powyższym odczytam od razu uchwałę. Uchwała nr 25/193/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pomiechówek. Podstawa prawna. Paragraf 1. Punkt 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Pomiechówek na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Głosujemy. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 10. Jest to podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie. Jest z nami pani Wanda Karabin. Może też Państwa ma jakieś pytania. Temat był również na komisjach omawiany. Pokrótce. No i za bardzo poprosimy, żebyście Państwo tu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc proszę Państwa, przedłożony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Pomiechówek nieruchomości na czasie wniosku, a więc nieruchomości rolnych, jest to grunt, a
a powierzchni ponad 600 talerzy, położonym nowym nadzimem. Zlokalizowany jest przy drodze gminnej, która łączy wieś Stanisławowską z Czarnołem. To ta droga z AGS. Nabycie tej nieruchomości może być na cel publiczny na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i na podstawie naszego studium uwarunkowań gruntów do gospodarowania przestrzennego. Cel publiczny, na jaki można nabyć, jest szczegółowo opisany w projekcie uchwały. Jest to cel związany z edukacją publiczną, kulturą. Ponieważ istnieje taka możliwość, zgodnie z ustawą, którą mówiłam i posłudzę, w takiej możliwości chcemy skorzystać. W związku z tym ten projekt uchwały, prośba o poparcie. Dziękujemy bardzo. Jakieś pytania? Nie ma? To ja odczytam uchwałę. Uchwała nr 25 łamane na 197 łamane na 2013 Rady Gminy Pamiętkówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nieodpłatne przyjęcie w drodze umowy od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, oddziału terenowego w Warszawie z siedzibą przy Placu Bankowym 2, własności niezabudowanej nieruchomości położonej w odrębie 15 Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, uregulowanej w księdze wieczystej numer WA1N łamane 00039893 łamane na 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 6 łamane na 40 o powierzchni 6,1420 hektara. Paragraf drugi. Nieruchomość opisana w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały zostanie nabyta na cele związane z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie budowy zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji parku rekreacyjno-sportowego z elementami edukacyjnymi, w tym 6 altan edukacyjno-historycznych o powierzchni do 12 m2, wolno stojące tablice edukacyjne i informacyjne, obiekty i urządzenia sportowe na wolnym powietrzu, powierzchnia do 800 m2, ciągi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe, obiekty małej architektury oraz obiekty utrzymania porządku i sanitariaty, dojazdy i parking na maksymalnie 200 miejsc postojowych, w tym miejsca dla niepełnosprawnych, obiekty urządzenia infrastruktury technicznej, w tym bezodpływowy zbiornik zanieczystości ciekłe. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cenowych stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu oraz oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych dla transportu taksówek osobowych na terenie gminy Pomiechówek. Temat ten również był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji. Jakieś pytania? Nie ma. Odczytam uchwałę. Proszę Państwa, jest to projekt uchwały nr 25 łamane na 198 łamane na 2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia cen stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Pomiechówek. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się strefy cen przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Pomiechówek, określone załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Ceny, o których mowa w ustępie pierwszym, mają charakter cen maksymalny. Paragraf drugi. Ustala się dodatkowe oznaczenia i dodatkowe wyposażenie taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie gminy Pomiechówek, określone załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala przepisy porządkowe związane z wykonaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Pomiechówek, określone załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pomiechówek. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Głosujemy, proszę Państwa. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, no, chciałem zabrać głos. Z tego względu się wstrzymałem, bo ja na komisji wnioskowałem o rozszerzenie pierwszej strefy o Szczypiorną i Kosetko. Odrzucono. Szczypiorną. O Kosetko, Szczypiorną. Nie wiem, czy formalnie powiedziałam, że uchwała została przygotowana większością głosów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12, który był wniesiony tutaj do porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiłku. I bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu w tej sprawie. Proszę Państwa, dnia 4 kwietnia 2013 roku. No, możemy poprosić o objęcie mikrofonu, dobrze? Może będzie lepiej słyszeć. Dnia 4 kwietnia 2013 roku wpłynęła skarga na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj do Urzędu Gminy od Pani Antoniny Jaworskiej z ulicy Wojska Polskiego 19. Przeczytam tą skargę. Informuję, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiłku dopuszczają się wobec mnie działań noszących znamiona nadużycia prawa. Z inspiracji sąsiadów, którzy robią wszystko, aby zlikwidować prowadzone przeze mnie przytulisko dla psów, pod koniec lutego bieżącego roku zjawiła się u mnie pani Mucha z dwoma pracownikami z żądaniem wpuszczenia do domu celem zbadania moich warunków bytowych. Grożono mi, że wejdą siłą. Ja odmówiłam wejścia do domu. Dotąd nie prosiłam o pomoc, radzę sobie sama i żadnej pomocy nie potrzebuję. Przypominam pani Muszę, iż przez kilka lat, gdy opiekowałem się obłocznie chorym ojcem, żadnej pomocy nie otrzymałam. Od tej pory wejście do mnie średnio co drugi dzień. Mam z Ośrodka Pomocy Społecznej telefon informujący mnie, iż wybiera się znów do mnie na kontrolę. Takie zachowanie to jest grożenie mi wejścia siłą i nękanie telefonami jest jawnym nadużyciem. Podpisano Jaworska Antonina. Lepsze zdania pani mieliśmy, pani radny. Pani dostała przez tutaj urząd wysłaną wiadomość do pani Jaworskiej, żeby doprecyzowała, o kogo chodzi. I następną skargę już pani Jaworska przysłała doprecyzowaną. Brzmi mniej więcej ona tak, odpowiedzi na pismo dnia i tak dalej. Znak informuje, że złożone wcześniej skarga dotyczy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku pani Wanda Mucha. Czyli zostało doprecyzowane, na kogo jest ta skarga. I teraz, proszę Państwa, sprawa została przekazana Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami pani Wandy Muchy dotyczącej tej sprawy. No i przeczytam stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie na posiedzeniu w dniu 24.04.2013 roku rozpatrzyła skargę złożoną przez panią Antoninę Jaworską na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku. W dniu 4.04.2013 roku pani Jaworska złożyła skargę na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku. W związku z niejasnym sprecyzowaniem, kogo dotyczy skarga, poproszono panią Jaworską o informację w tej sprawie. Pismem dnia 17.04.2013 roku pani Jaworska wskazała, że złożona przed nią skarga dotyczy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku pani Wanda Mucha. Wobec tego, zgodnie z właściwościami, wójt przekazał sprawę do przewodniczącej Rady Gminy celem rozpatrzenia zasadności złożenia skargi. Sprawę skierowano do Komisji Rewizyjnej. W celu zbadania zasadności złożenia skargi Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i zapoznała się z przedstawionymi przez nią dokumentami w tej sprawie. Pani Wanda Mucha wyjaśniła, że na wniosek Urzędu Gminy z dnia 16.01.2013 roku w sprawie dokonania analizy możliwości objęcia opieką pani Jaworskiej zgodnie z właściwościami Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na fakt posiadania przez nią na posesji ponad 100 psów. Obawiano się, że prowadzone przez tą panią działania mogą stwarzać zagrożenie dla jej życia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, podstawą rozeznania sytuacji zdrowotnej i finansowej, a także warunków zamieszkania jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Stąd w dniu 21 stycznia 2013 roku kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny, któremu podlega ten teren, oraz pracownik Urzędu Gminy podjęli próbę przeprowadzenia takiego wywiadu u pani Jaworskiej. Pani Jaworska nie wyraziła zgody na wejście pracownika socjalnego do budynku mieszkalnego. Nikt przy tym nie groził jej wejściem siłą. Przeciwnie, pani Jaworska zadeklarowała, że stawi się w OPS-ie na rozmowę, co uczyniła. Podczas rozmowy wyraziła zgodę na dobrowolne wpuszczenie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do domu w terminie do końca kwietnia bieżącego roku. Uzgodniono, że dokładna data zostanie ustalona telefonicznie. Dlatego pracownik socjalny często kontaktował się z panią Jaworską z zapytaniem o termin wizyty, co zostało odebrane jako nękanie ją telefonami. Do dnia dzisiejszego pracownicy ośrodka nie zostali wpuszczeni na wywiad. W świetle powyższych wyjaśnień Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w wykonywaniu obowiązków przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, a stawiane przez panią Jaworską zarzuty wynikają z jej odczuć, bo nie znalazły uzasadnienia w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko Państwo wiedzą. Wszystko w związku z powyższym. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 25/199/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pomiechów. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Uznać skargę wniesioną na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku przez panią Antoniną Jaworską za bezzasadną. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Integralną część uchwały stanowi uzasadnienie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Szanowni Państwo, przechodzimy. Nie, no lecimy dalej. Szanowni Państwo, punkt 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. Jedną chwilkę. Szanowni Państwo, zapraszam panią skarbnik na środek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, droga pani skarbnik, w imieniu całej Rady Gminy chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani za lata ogromnej współpracy. Życzymy pani wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, odkrycia wszystkich walorów bycia na emeryturze i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Na nowej drodze życia też, no właśnie na emeryturze, to jakaś tam nowa droga, prawda? Szanowni Państwo, pani skarbnik, może pokażę. Niech ten drobny upominek będzie przypominał pani czas, ale ten czas mile spędzony z nami. Proszę o nas nie zapominać i mile nas wspominać. Bardzo proszę, od całej Rady. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, już mieliśmy wczoraj jedną uroczystość związaną z odejściem na emeryturę pani skarbnik Zofii Błońskiej, ale myślę, że każda okazja jest, żeby po prostu podziękować za wiele lat współpracy. Ja powtórzę to, co powiedziałem wczoraj. Współpracowałem z wieloma osobami i pani skarbnik to profesjonalista, osoba, która z pasją pracuje, wykonywała swoje zadania
i mam olbrzymi szacunek właśnie do takich osób, które dzisiaj jeszcze do godziny 15.30 ostatnie wyliczenia, sprawozdania, więc jest to osoba, która z pasją realizuje swoją pracę. Jestem przekonany, że z pasją będzie realizować swoje hobby na zasłużonej emeryturze. Myślę, że tak łatwo nie damy pani skarbnik odpocząć, bo wstępnie deklarujemy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy współpracować, bo osoby, które doskonale znają się swoim fachu, trzeba również pamiętać, żeby jak jest taka potrzeba, odpowiednio zagospodarowywać, więc jeszcze raz gratulacje dla pani skarbnik za te wspaniałe lata dla gminy Pomichówek. Myślę, że społeczność gminy Pomichówek docenia tą wieloletnią pracę, bo mało jest takich osób, które przez tyle lat tak wspaniale pracowały. Ja osobiście również bardzo dziękuję od siebie. Były to naprawdę wspaniałe lata. Dla mnie olbrzymie doświadczenie, że mogłem tak wiele od pani skarbnik się nauczyć i na pewno wykorzystam to w swojej dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim przełożonym obecnym, jak w poprzedniej kadencji, za zaufanie, jakie mnie obdarzyli, powierzając mi tak odpowiedzialne stanowisko. Odzajemniając to zaufanie, każdego dnia starałam się przez 40 lat wykonywać moje obowiązki służbowe najlepiej jak potrafiłam. Jednocześnie wykonywana praca była dzięki Wam wszystkim o wiele przyjemniejsza. Wieloletnia praca z Wami dawała mi mnóstwo satysfakcji oraz zadowolenia, przynosząc jednocześnie spore zawodowe doświadczenie. Wasza serdeczność i pomoc była nieoceniona w wykonywaniu moich obowiązków. Bez Was osiągnięcie takich wyników byłoby niemożliwe. Bywały różne chwile, inne były radosne, inne stresujące, ale zawsze wraz z Wami starałam się być częścią zespołu, który bezbłędnie i bardzo kompetentnie wypełniał powierzone zadania. Wieloletnia praca w urzędzie gminy była dla mnie lekcją życia. Zdobyte tutaj doświadczenie jest bezcenne. Jestem przekonana, że życie, dopisując dalszy scenariusz naszych rozmów, pozwoli nam na utrzymywanie dobrych kontaktów. Proszę więc wraz ze słowami podziękowania za współpracę przyjąć moje życzenia. Życzę wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, niegasnącego optymizmu, osobistej satysfakcji w wypełnianiu obowiązków służbowych i wielu sukcesów zawodowych. Nowej pani skarbnik życzę dalszych sukcesów, dobrej i owocnej współpracy z panem wójtem i radą gminy. Mam teraz okazję, by jeszcze raz wszystkim Państwu za wszystko najserdeczniej podziękować. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Pani Skarbnik, z przykrością muszę odczytać tą uchwałę, ale niestety muszę. Można jej nie przyjąć, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, czytam uchwałę. Uchwała nr 25/200/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy Pomiechówek, podstawa prawna, paragraf pierwszy. Z dniem 30 kwietnia 2013 roku odwołuję się panią Zofię Błońską ze stanowiska skarbnika gminy Pomiechówek. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem uchwały? Pani, czy Pani wyraża zgodę, żebyśmy na tak głosowali? Bo jak nie, to my jesteśmy przeciwni. Nie, ja sama złożyłam wymówienie, sama Pana Burmistrza prosiłam o odejście z pracy, także proszę Państwa przy głosowaniu tej uchwały. Zgodnie? Tak. Ma Pana, została się Pani z tym, tak? Pani odejdzie na miesiąc. Zegarek będzie na drugą rękę. Dobrze, proszę Państwa, w związku z powyższym, kto jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy proszę, wszystkim przykro na odwołanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 14 to podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnik gminy. Ja bym chciał z Panią zacząć. Proszę Pani, skarbnicie, są właśnie pytania. Pani już była na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Może nie przedstawić Panią. Pani skarbnik, może Pani zamieniła to, co Pan bardzo proszę. Nazywam się Kamila Gronczewska. Ukończyłam Uniwersytet Białymstoku na Wydziale Prawa. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Posiadam także certyfikat rachunkowy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z samorządem związana jestem od 11 lat, w tym w dziale księgowości przez ten cały czas, przez ten cały okres wykonywanej przeze mnie pracy. Od ponad 4 lat pracuję na stanowisku skarbnika w gminie Obryte i z dniem dzisiejszym także uległo rozwiązanie mój stosunek pracy z tą gminą, gdyż chciałabym podjąć współpracę z gminą Pomiechówek, jeżeli taka będzie oczywiście wola rady. Dziękujemy bardzo. Czyli proszę Państwa, odczytam uchwałę. Zważę, czy ktoś z Państwa radny ma jakieś pytania jeszcze. Bardzo proszę. Uchwała nr 25/201/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Pomiechówek, podstawa prawna, paragraf pierwszy. Z dniem 1 maja 2013 roku powołuje się panią Kamilę Gronczewską na stanowisko skarbnika gminy Pomiechówek. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Okazanie mi zaufanie. Mam nadzieję, że w toku wykonywania pracy będę mogła wysłużyć, prawda, na to zaufanie bardziej i przekonać Pani o tym, że jestem odpowiednią osobą na stanowisku. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, punkt 15. Sprawozdanie działalności wójta gminy między sesjami gminy. Wszyscy radni otrzymali wcześniej sprawozdanie. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, czy są pytania do mojego sprawozdania? Może w ten sposób zaczniemy dzisiaj.
ale się nie odzywa. Każda posadzili budżet wstrzymany na szczepionce. Może ta taktyka bez przerwy pani przewodniczącej jest dobra. Myślę, że na komisjach wielokrotnie już omawialiśmy, spotykaliśmy się często, więc rozumiem, że wszystkie kwestie są oczywiste i przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt 16, interpelacja zapadania rady. Bardzo proszę. Naprawdę nie ma? Bardzo proszę. Są decyzje, że sama wygląda mi od 5 dni, ale się nie odzywa. Szanowni Państwo, tutaj będziemy jeszcze musieli troszeczkę poczekać, bo jesteśmy na etapie otwarcia ofert i jest etap sprawdzania tych ofert, więc proponuję, żeby jeszcze te kilka dni się powstrzymać, bo jest to procedura dosyć skomplikowana i czasochłonna. Myślę, że za kilkanaście dni, jeżeli już wyłonimy wykonawcę, to wtedy myślę, że i komisję i zrobimy spotkania, jak dalej postępować. Mogę powiedzieć tylko tak kierunkowo, że ogólnie oferty są relatywnie niskie, jeżeli chodzi o poziom cenowy, więc to jest optymistyczna informacja dla mieszkańców. A co do szczegółów, to w momencie, kiedy wyłonimy wykonawcę, bo są możliwe odwołania, więc póki nie wyłonimy wykonawcy, to jest troszkę za wcześnie na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Nie ma? Może Państwo są też i mają jakieś... A proszę bardzo. Cofnąć się trochę do rozmowy na temat, czy kupujemy lampę, czy kupujemy następne zabawki do budowy drogi. Myśmy włożyli, proszę Państwa, jakieś od 2 lat pieniądze w przygotowanie tych dróg pod asfalt. Włożyliśmy tam swoje sołtysowskie pieniądze, sołeckie. Wszyscy się do tego podpisali, wszyscy się zgodzili na poszerzenie swoich ścieżek między polami po to, żeby wykorzystać to pod drogę. I nagle co? Jeżeli w ciągu 2 roku nie pokryjemy tego materiału asfaltem, to będzie suchodobo, bo to się rozpłynie. Więc szanujmy te pieniądze, które ta nasza społeczność włożyła w budowę tych dróg. To wszystko. To przepraszam, bierze pan. Tak, proszę. To pan pierwszy. Pan Andrzej. Powiem tylko tak, że panie sołtysie, dróg tłucznie wybudowano pod koniec tamtej kadencji 13 km, które ulegają według pana słów degradacji przez tyle lat. To co pan powiedział, że jeżeli nie będą pokryte, to się zniszczą. Są niepokryte i ulegają degradacji. Teraz jest kwestia taka. Nie wiem, czy pan zrozumiał jedną rzecz. Tu nie chodziło o zdejmowanie z tego, czy z tego, czy z tego punktu. Proszono mnie o wskazanie, wskazałem 3 ostatnie. Generalnie chodzi o jedną rzecz. Ideą było to, żeby kupić lampę, a skąd te pieniądze, to się za to można było rozmawiać. To była propozycja zabrania tych pieniędzy na sołtysie, prawda? 150 tysięcy powiedziałem, prawda? Więc wiadomo było, że to nie muszą być z tych. Chodziło o ideę. Czy radni się przychylają? Niech pan zauważy jedną rzecz. Nie było słowa zająknięcia, że może pójdziemy tą drogą i damy te 35 tysięcy, czyli postaramy się to znaleźć. Ale miał pan odpowiedź. No to nie odpowiedź. Ja panu odpowiadam teraz, że nie chodziło o zabranie konkretnie z tego. Żeby pan postarał się coś zrozumieć. Tyle. Bardzo panu dziękuję, że pan dzisiaj tak mało zabierał głosu, bo tak, jesteśmy w stanie skończyć przed meczem. Tak jak pan mnie prosił, tak jak pan mnie prosił. Szanowni Państwo, do meczu jeszcze 2 godziny, także spokojnie. Proszę bardzo, pan radny Wyszyński.
ostatni raz posłuchajmy. Proszę Państwa, bardzo proszę. Dużo. I pokrycie drogi, o której pan mówi, asfaltem, nie jest kompletnie związane z zakupem tego jednego rozcięcia. Tą drogę można pokryć asfaltem na wiele innych sposobów. Nie musi to być ten rozcięcia, ten walec, ponieważ są firmy, które wykonują takie usługi i pewnie zrobiłyby to jeszcze zanim ten rozcięcia, żeby się w gminie pomiękły pojawił. Tylko trzeba złożyć odpowiednie zamówienie. I nie ma na myśli, żeby tych dróg nie asfaltować, żeby ich nie pokrywać. One wymagają pokrycia. Są potrzebne. Tylko pytałem o to, czy w gminie Powiechówek jest wystarczająca ilość dróg przygotowanych do asfaltowania, czy zakup tego rozcięcia jest ekonomiczny, czy może lepiej byłoby skorzystać z firm usługowych, które zrobią to, a nie obciążając gminy Powiechówek sprzętem, który będzie wykorzystany, wykorzystywany powiedzmy przez pół roku, rok, a potem będzie stał na parku maszynowym niewykorzystany. Taka była idea mojego pytania. Tylko tyle. Jeszcze jeżeli można, to szkoda, że nikt nie zauważył, że kupujemy rozcięcia, do tego jeszcze trzeba było jakąś masę kupić, żeby to nie ma. Jeśli można powiedzieć tutaj, pan radny kiedyś nam chciał zamknąć szkołę w Pęchowowie, tylko że powiem, bo stwierdził, że ta szkoła jest niepotrzebna. No w tej chwili dzieci Powiechówka jeżdżą do Pożegowa. Nie chciał kupować narzędzi, to znaczy tych maszyn budowlanych, które nam robią drogi, choć nie dają. No się okazuje, że teraz mamy po raz pierwszy od 4 lat, czy od 3 lat, czyste drogi. Te drogi, które mamy szufrowe, one wymagają co 2, 3, 4 miesiące danego opadu atmosferycznych poprawki. Jeżeli one będą pokryte asfaltem, będą znacznie rzadziej wymagały napraw. Co będzie potem z tym sprzętem? No miałbyś ten sprzęt nie tak wymóg, to by 24 godziny na dobę był zajęty. A jak będzie niepotrzebny, to zawsze go można sprzedać. Pod najem. On będzie zarabiał na to, znaczy na pewno będzie. Musiałbym mieć takie wykonanie rybaków. Ja na to jeszcze nie jest wszystko. Trzeba mieć jeszcze informacje dotyczące liczby, które wskazują na to, czy jest potrzebne, czy nie. Bardziej się ja raczej wolałbym kierować się wyznacznikiem liczbowym. No ale dobrze, czy my mamy rzeczywiście tak dużo pieniędzy, że możemy sobie wynajmować firmy, które to będą robić? Mama wyliczenie, jakie jest pokrycie asfaltem, jedna trzecia wartości. A jaka jest kwestia rozwinięcia czy tak? To jest około jedna trzecia to, co my robimy własnym sprzętem, to jest jedna trzecia tego, co by firmy z zewnątrz. Panie sołtysie, też jest takie powiedzenie, jesteśmy zabiegni, żeby tanio robić. Jest też takie powiedzenie, jesteśmy zabiegni, żeby tanio robić. Wie pan, gdzie to wszystko w tym momencie? Dopiero z remonty wyjdzie. Proszę zobaczyć, jak wygląda ta droga. Przez firmę wydaję to zewnętrzną. Jakie szerokości? Szerokości 4 metry. Skąd panu się wzięło 1/3 oszczędności? Ale 5 metrów, to tak, to wiem. To jest tylko wiatr. 200 tysięcy. Tanio się takie grzybowie. A pokrycie własnym rozsiewaczem nie kosztuje? No 200 tysięcy. A pokrycie własnym pan mówi, nie wydaje. Nie, wynajęcie kosztuje około 500-600 tysięcy. A tu mamy, płacimy około 200 tysięcy. No to są które są nawet w internecie. W tym momencie, kiedy już nie uchwalili, żeby to były pierwsze na
Ja bym proponował lustra na sprzedaż, bo to co on stoi tam. To są akademicy, na potrzebnej rozdrożu, mamy 40 km do stolicy. Dźwięczki odpalamy. Za przerywami komórkowym nie mamy dróg, nie mamy nic. Szanowni Państwo, ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Nie ma pytań. W związku z powyższym zamykam drugą piątą sesję Rady Gminy. Dziękuję za uwagę, ale proszę jeszcze nie wychodzić.